trawa w te góry, co widać w tle. Grzesiek przygotowany, w kibelku był. Także zabrać rzeczy i, jak to mówią, w góry. Pogoda zapowiada się dobra, także... Tak, proszę Państwa, wybieramy się na trekking. Jest pół do ósmej, już prawie ósma rano. Parking w miarę pusty. Po długim weekendzie ludzie już pojechali do domu, także będziemy znowu sami wędrować. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli jakiś spotkań blisko. Jesteśmy tu. Tu przejdziemy przez most. Tu musimy przejść tak. A czekaj, bo tu nie, tu nie ma. Tu trzeba tak obejść. Tak. Idziemy, proszę Państwa, ścieżką. Na razie jest lajtowo, kolorowo, cicho. Jesteśmy sami, boimy się. Mam dzwonek, żeby wszystkie zwierzęta wiedziały, że idziemy. Nie wiem, czy to coś pomoże. Może trochę tak. Ale miejmy nadzieję, że będzie tak do tej pory. Piękny las, proszę Państwa. Słońce, taki las. Piękne sosny. Nie sosny, tylko jodły. Jakieś jodły amerykańskie, strzeliste. No i dookoła skały.
Wychodzimy troszkę na otwartą przestrzeń, mamy piękne widoki. I proszę popatrzeć, jakie piękne skały. Pine Brush Canyon. Żeby nie było, że sami chodzimy. Ludzie tutaj też chodzą. Daltonowie się kręcą.
No i? No, fajnie. Fajne zmęczenie. Tam tu jakieś inne jezioro. Nie zapiję. No mów, tu jest połowa już, czy nie? Nie, połowy trasy jeszcze nie ma. Południe już jest, loboga. No, 1/3. Tam będziemy 6-3 i szli trochę szybciej. No, tak sobie tłumacz.
cały kanion w okazałości. O. Tak, nawet nie widać tego zasłania. Tak, o, tam gdzie ci ludzie stoją, tam idziemy. Mówiłem, że to tu jest. Ktoś powiedział, że tam. Nie, ja mówiłem, ty mówiłeś, że to tam jest, a ja powiedziałem, że to jest tu. Tak. Nie mówiłem, że nie wiem, no. Teraz już wiem. Bo ten, to Szweda, nie, nie mnie. No popatrz, jak jest ładnie, no. Mogę określić jednym słowem? Tak, proszę Państwa, tam, gdzie tych ludzi widać, tam zaraz wejdziemy, już mamy niedaleko. Tyle, żeśmy się już wyskrobali, także dalej powinno pójść, jak spłatka. Jak kubka nie ma. No to mam takiego pana, który jest strasznym pesymistą. Muszę go podbudowywać na duchu. Co? No jak inaczej? No? Ale jak inaczej wyjdzie? Zawsze powinieneś go doładować w samochodzie, jak jedziesz. Lada, no to w tym, no, góry jestem. No to nic, sobie. To ja ci będę moim robił. Jestem. Ten brat pesymistycznie nastawiony. Proszę. Tak, proszę Państwa, tu żeśmy wychodzili tą ścieżką. Nawet skrótami żeśmy sobie wyszli i zrobiliśmy sobie hardcora. Bo to skały takie, no nie są, to są praktycznie rumowisko takie osypujące się. No, ale jest pięknie. No i tam mamy nasz ten szpicek, tak zwany po polsku, czyli Glenteton, powyżej 4000 metrów. Piękny widok. O kurczę, tutaj śnieg leży. Bo my tam gdzieś mamy zejść. Pięknie. Beautiful. Beautiful, beautiful. Thank you.
tak, proszę Państwa, się chodzi po Przełęczy. Pięknie. Pięknie. Na dole, piękna dolina. Ja tu stanę na tym kamieniu, a ty mi zrobisz dwa zdjęcia, taką panoramę. Mi się bateria skończy. Tu. Selfie możemy sobie zrobić. To naprawdę. Przełęcz.
Schodzić prosto do lasku, prosto do misia. Tak, mordujemy, będziemy capić. Tak, misiu to na to czeka. Wywalę plecak. Co? Dużo nagrywam, no raczej tak.
każdej strony jest inaczej świetle. Namioty są.